Dzień dobry, witam Was w sobotę 14 września, a witam Was słowami z przewodnika z Biblią na co dzień. I tak w psalmie 94, 19 wersecie czytamy: pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. A w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, w wersetach od 42 do 43, czytamy: Jezus powiedział: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie kielich, oddal ode mnie ten kielich, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba umacniający go. Kochani, nie wiem, jaką wizję świata zabraliście ze swojego wychowania, ze swojego dzieciństwa. Czy mówiono wam przy różnych okazjach, że świat jest piękny, cudowny i całe zło można obrócić w dobro? Czy może tym dominującą tendencją było przestrzeganie was przed złem tego świata, pokazywanie głównie niebezpieczeństw, smutku i cierpienia? Muszę przyznać, że zastanawiam się ostatnio bardzo mocno nad tym, jaka była moja wizja świata z dzieciństwa, jaka jest dzisiaj. Jak zmienia się ta wizja świata, gdy czytamy doniesienia o przestępstwach, o morderstwach, o niewyobrażalnym złu, który się dzieje wokoło, o złu wojny, głodu, chciwości ludzkiej, która wymierzona jest przez jednych w stronę drugich i odwrotnie bardzo często. Wtedy człowiek może zacząć wątpić w dobro tego świata. Pomyślałem sobie dziś po raz kolejny o tych właśnie dwóch wizjach świata. Świata dobrego, pięknego, złego i cierpiącego. Bo cierpienie jest nieodłącznym elementem naszego życia. Jest nieodłącznym elementem naszej wędrówki wiary. Mierzenie się z ludzkim grzechem, mierzenie się z ludzkim złem, mierzenie się z owocami tego zła, ludzkiego grzechu, to wszystko jest nieodłącznym elementem naszego życia, bez wyjątku. Doświadczył tego także Jezus, gdy modlił się do swojego Ojca, prosząc o to, czy zastanawiając się nad tym, czy ten kielich może go ominąć, czy śmierć na krzyżu może go ominąć. Pewnie czuł się wtedy, w tym momencie bardzo ludzko. Po ludzku czuł cierpienie, strach, zniewolenie tym światem, całym złem tego świata. Czuł to wszystko, co my po ludzku i dziś wielokrotnie czujemy, gdy napotykamy ludzki grzech, gdy napotykamy zło. Jezus oddał się w ręce Boga w pełnym zaufaniu. Trójjedyny Bóg oddał siebie na krzyżu za nasze grzechy, by w tym spektakularnym boju pokonać grzech, by rozprawić się z grzechem, by zło dobrem przezwyciężyć raz i na zawsze. Duch, anioł umacniał Jezusa, wspomagał go w najtrudniejszych chwilach. Chciałbym życzyć nam wszystkim, abyśmy w momencie mierzenia się z ludzkim grzechem, z chciwością, ze złem, z nienawiścią, z zazdrością, z tymi wszystkimi owocami, który niesie grzech na ten świat,
abyśmy potrafili tak szczerze oddać wszystko w ręce Boga. I abyśmy zauważyli, dostrzegli Boże umocnienie w tym, co najtrudniejsze. Bądźcie silni, kochani. Niech Bóg wam błogosławi. Amen.